Pod koniec czerwca odbyła się kolejna gawęda historyczna Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie wraz z Ryszardem Ejchelkrautem poprowadził profesor Adam Czesław Dobroński. Obaj panowie związani są z naszym miastem, a łączy ich także miłość do historii, szczególnie do tej lokalnej. W odróżnieniu od poprzednich spotkań z cyklu Znani i Lubiani Ostrowi Mazowieckiej, podczas których pan Ryszard opowiadał o postaciach ważnych dla miasta, ale które już odeszły, teraz sam bohater gawędy mógł dzielić się swoimi wspomnieniami. Profesor Dobroński urodził się w Ostrowi w 1943 roku, uczył się w szkole podstawowej nr 2, później w liceum ogólnokształcącym. Na studia wyjechał do Warszawy, a po uzyskaniu tytułu doktora nauk historycznych przeniósł się do białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam uzyskał tytuł profesora, pełnił funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Humanistycznego. Był posłem na Sejm w latach 1993–97. Sprawował również mandat radnego Sejmiku Podlaskiego. Jest autorem wielu publikacji historycznych, w tym tej o dziejach Ostrowi do 1914 roku. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka. Zarówno pan Ryszard, jak i pan Adam są chodzącą skarbnicą wiedzy historycznej naszego regionu. Podczas spotkania opowiadali zgromadzonym wiele ciekawych faktów z życia naszego miasta, mówili na przykład o absurdach Polski Ludowej. Nie wiem, czy na przykład wiecie, bo to też taka opowieść warta do zapamiętania, że w Ostrowi na Boże Ciało, to powinieneś wiedzieć, organizowany był wyścig kolarski. Nie słyszeliście tego? Ja wiedziałem, bo to w szkole rozważali. Dlaczego? Ano dlatego, bo chodziło o to, żeby nie pozwolić, żeby procesja wyszła na główną ulicę, wówczas generała Karola Waltera Świerczewskiego. Trzeba było pretekst jakiś znaleźć. No i znaleziono wyścig kolarski. Pytanie, kto z Ostrowiaków w Boże Ciało pojechał na wyścig rowerem? Myślę, że mało kto, albo nikt. Ale na szczęście była jednostka wojskowa. W związku z tym w jednostce ogłaszano, że każdy, kto weźmie udział w wyścigu, będzie miał przepustkę co najmniej na 3 dni, a pewnie jak pierwsze miejsce, to na 5 dni. No i iluś tych się znalazło, nawet darujmy im, no mieli powód oczywisty. I oni potem jeszcze rowerami przybywali i dzięki władza mogła mieć alibi, żeby procesja nie mogła się odbyć, bo był wyścig. Takie pomysły miał Komitet Powiatowy w naszym mieście. Wtedy ludzie żyli w zakładach pracy, mówiąc szczerze, już mówiłem, jak w domu. Dzieci jak wychodziły ze szkoły młode, to przychodziły do zakładu pracy, mamusia robiła herbatkę, kawkę czy jakieś spożycie, także to był drugi dom po prostu. Ale w tym czasie to nie było dzisiaj takich tematów jak dzisiaj. Jak ja otworzę telewizor, to zaraz zamykam, bo tam stałe kłótnie, nie wiadomo o czym gadają. A wtedy się konkretnie mówiło, bo nie było, mówiąc szczerze, telewizorów. A jak był telewizor, to pokazywali bonanzę. U nas telewizor na stacji miał kaszmarek, chodziły do kaszmarka. U nas to nie było i bonanzę się robiło. Właśnie wtedy fizyka trwała i były czas matur, więc wtedy dyskutowano się, kto będzie prymusem. Ja wiem, dziwnie jakoś ludzie żyli sami sobą. Ja miałem szczęście pracować w przedsiębiorstwie, gdzie dyrektorował pan Antoni Dzieliszewski, jego Jaś, dzisiejszy profesor medycyny, i pracowała pani Piłatowa z córką Krysią. Podobno ci dwoje łeb w łeb szli w nauce. I teraz była dyskusja przez całe tygodnie, zanim nie przyszła matura, kto lepszy. Ale ja powiadam, że takie były tematy. Nie rozważało się spraw międzynarodowych, nawet centralnych. Żyło się życiem lokalnym. Panowie wspominali także wiele postaci, które były znane w społeczności ostrowskiej z różnych powodów, lepszych lub gorszych. Pamiętam funkcjonariusza UB, znanego powszechnie w Ostrowi, który po 1956 roku, jak przychodził do sklepu, tutaj był sklep przy banku tym spółdzielczym taki wybrzeż, to i tam się w kolejce ustawiali, to pamiętam któregoś dnia kobiety go wypchnęły z tej kolejki, mówiąc, a ty co tutaj? Bo on mówi i wyrzucili go z tej kolejki i poszedł, w ogóle nie stawiał oporu, wiedział dobrze, jaką ma, że tak powiem, opinię, jaką ma markę. Rozpoczyna się, Ryszardzie, wtedy ruch regionalny tak naprawdę po wojnie, to po 1956 roku, kiedy już wolno było. Wolno było odwołać się do swoich własnych bohaterów i jednym z takich bohaterów, do którego pamiętam, żeśmy nawet kiedyś poszli, żeby no, powiedzieć mu tych kilka miłych słów i żeby on nam powiedział, to był pan Piłat. Karol Piłat w ostrowskim kościele brał ślub w tym samym dniu, w którym Witold Pilecki żenił się z Marią Ostrowską. Piłat był żołnierzem, walczył m.in. w bitwie pod Monte Cassino, zapamiętany jako ten, który nie chciał nosić hełmu na głowie. Po wojnie mieszkał w Ostrowie przy ulicy Sikorskiego, a zginął w wyniku niefortunnego wypadku, kiedy to spadł z drabiny, ścinając gałęzie drzew. Ostrowianie upamiętnili jednak swojego bohatera spod Monte Cassino, nadając jego imię jednej z ulic w mieście.